Zapracowani, skupieni na produktywności, ciągle zabiegani za pieniądzem, marzeniami, partnerem, lepszym sobą, lepszym jutrem. Czasami te rzeczy zajmują bardzo długi czas. Zdarza się, że nie wychodzą lub co gorsza, rozczarowują. Pamiętaj jednak, że obok tych ważnych, dynamicznych, wielkich tematów znajdziesz zawsze takie małe, drobne, proste rzeczy, które niezależnie od okoliczności dadzą ci sporo szczęścia. Ta lista to taka niezapominajka. Jeśli się zagubisz, pomoże ci przypomnieć te małe momenty, które nigdy nie mogą pójść źle. Oto te rzeczy. Szum fal i widok na otwarte morze z plaży. Spokojna, lekka bryza. Dobranie skarpetek do pary w stosie wypranych rzeczy. Poranek bez budzika, bez obowiązków, najlepiej pod lekką kołderką przy otwartym oknie i letnim powietrzu. Śpiew znajomych ptaków, taki wyraźny, poranny, świeży. Sam ten dźwięk potrafi naprawdę dodać energii. Wycieczka w góry, dźwięk kamieni chrupiących pod nogami, ziemi, ciągłe poczucie wspinania się i sam moment widoku ze szczytu. Pyszne lody w mieście, chyba nikt nigdy nie obraził się na lody. Szum lasu przy lekkim wietrze, ta orkiestra różnych drzew, to naprawdę kojący dźwięk. Odkrycie nowego ulubionego utworu i możliwość posłuchania go w kółko przez prawie cały dzień. Dźwięk cykad i świerszczy na łące w lesie. Ta jednostajna, bzycząca orkiestra świadczy o tym, że lato jest w pełni, jest ciepło, pora na spacer. Stare fotografie, rodzina, wspomnienia, nostalgia to zaskakujące, ale im dalej w czasie, tym nawet najwięksi wrogowie wzbudzają rozbawienie, jak to kiedyś było. Stare zdjęcia to satysfakcjonująca podróż w czasie. Robienie zdjęć. Czy jesteś profesjonalistą, czy zupełnym amatorem z niezłą komórką? Robienie zdjęć sprawia zawsze frajdę. Zachód słońca, który koloruje niebo i chmury w odcienie czerwieni, różu czy purpury. Wschód słońca, oglądany z nietypowego miejsca. Wycieczka, tam gdzie jest dużo otwartej przestrzeni i mało innych ludzi. Masaż stóp od kogoś bliskiego. Ognisko w lecie z przyjaciółmi. To spokojne wpatrywanie się w ogień daje poczucie bezpieczeństwa. Ciepło i trzask kominka w zimie, w ogrzanym wnętrzu, gdy na zewnątrz hula wiatr. Drzemka o dowolnej porze dnia. Wpatrywanie się w letnią burzę zza szyby. Obserwowanie, jak krople łączą się na szkle, jak chmury wędrują po niebie, pioruny trzaskają i docenienie bezpieczeństwa własnego domu. Uczciwa, szczera, głęboka rozmowa z kimś bliskim, na ważny temat, patrząc sobie w oczy, przełamując nieśmiałość. Zagranie pierwszej zwrotki piosenki, której właśnie się uczysz. Zrobienie komuś bliskiemu masażu głowy to wyraz dużego zaufania. Zobaczenie zwierzęcia, którego normalnie nie widujemy. Zapięcie się w spodnie, które mają już parę lat. Nic nie pobije tej satysfakcji, że waga nie przybyła. Widok nocnego nieba w czystą, gwieździstą noc. Zakończenie czytania książki. Wypowiedzenie w głowie tych znamiennych słów koniec i zamknięcie okładki. Rozciągnięcie się w taki sposób, by wszystko postrzykało we właściwym miejscu i nastawiło się we właściwy sposób. Podrapanie się w trudno dostępnym miejscu na plecach. Nic nie przynosi większej satysfakcji i ulgi, jak dotarcie do tego jednego miejsca. Świeża, pachnąca pizza. Miękki, puchowy ręcznik po długiej kąpieli. Moment, w którym uświadamiasz sobie, że masz przyjaciela w drugiej osobie. Świeżość tuż po letniej burzy. Pamiętaj, to proste momenty, które cię otaczają i nie mogą pójść źle. Gdy więc wszystkie ważne tematy cię przytłoczyły, pora wybrać któryś z tych niezawodnych. Dziękuję ci za twój czas, subskrybuj mój kanał po więcej, a na tą chwilę pozostań nieprzeciętny. Cześć.